Mamy drugie złoto. Justyna, pięknie. Jesteś wielka. Justyna Kowalczyk. Udało się, mimo wielu trudności mamy drugie złoto w Soczi. To wielkie święto dla Justyny Kowalczyk i dla polskiego sportu także, choć dzień przyniósł niestety inne smutne wiadomości. Krzysztof Ziemec, witam i zapraszam. Złota Justyna. Powiedziałam sobie, że biegnę od początku, że mam w nosie wszystkie taktyki, techniki, najwyżej zdechnę. Albo wygram, albo zdechnę. Nie było możliwości dziś walczyć z Justyną. Jest królową biegu na 10 kilometrów. Nie żyje legenda Solidarności. Zbigniew Hrabaszewski to wielka postać tego najbardziej heroicznego okresu walki o demokrację. Był bardzo ciepłym człowiekiem, z którym można było spędzić wiele czasu rozmawiając. Potrzeba świeżego spojrzenia na inwestycje drogowe. Dymisja szefa Generalnej Dyrekcji Dróg. To jest decyzja, która oczywiście oznacza, że rząd przyznaje się do błędu. To próba kupienia sobie czasu przez rządzących poprzez zmianę osoby kierującej tą instytucją. Na starcie stawała już setki razy, ale ten był wyjątkowy i najważniejszy, bo mimo bardzo poważnej kontuzji Justyna Kowalczyk w biegu na 10 km wywalczyła złoty medal. Nokautując innych, potwierdziła, że jest wielką i wspaniałą zawodniczką. A to, co działo się na Krasnej Polanie, obserwował dla nas Jarosław Kusiarku. Wczoraj Justyna mówiła, że się nie podda, no i wychodzi na to, że słowa dotrzymała. Oj, dotrzymała i to jak, a to był naprawdę bardzo trudny bieg, o czym mówiły tutaj wszystkie zawodniczki, które dobiegły do mety, ale Justyna poradziła sobie najlepiej, dobiegła najszybciej i wygrała, została mistrzynią olimpijską. Wszyscy tutaj mówią o niej z ogromnym szacunkiem za to, co zrobiła, czego dokonała i ogromnie się cieszą. My się cieszymy tym bardziej, że ten medal jest dla nas historyczny, bo jeszcze nigdy nie zdarzyło się, by na zimowych igrzyskach, na jednych zimowych igrzyskach olimpijskich Polska zdobyła dwa złote medale, a tak się właśnie tutaj w Soczi stało, a to przecież jeszcze nie koniec tych igrzysk. Justyna Kowalczyk! Kolejna wielka chwila dla Polski na igrzyskach w Soczi. Drugi raz słychać tu polski hymn. Drugi raz polska flaga najwyżej. Justyna Kowalczyk, złotą medalistką Igrzysk Olimpijskich, pokonała rywalki i ból. Kolejny raz udowodniła, że jest królową nart. Do tego biegu szykowała się 4 lata. To jej dystans i jej styl. Przyszłam na start i powiedziałam sobie, że biegnę od początku, że mam w nosie wszystkie taktyki, techniki, najwyżej zdechnę. Albo wygram, albo zdechnę. I rzeczywiście zostałoby 100 metrów więcej i chyba bym tam usiadła na tej trasie. Polka dominowała, ani przez chwilę nie było wątpliwości, kto jest najlepszy. Zdobywała przewagę na kolejnych pomiarach czasu. Po 2, 5 i 8 kilometrach jej przewaga rosła. 22 sekundy, czyli 10 sekund od pół. Gdy ona biegła za metą, koleżanki już cieszyły się z jej medalu. Było wiadomo, że rywalki z Marit Bjergen na czele nie są w stanie odrobić strat, jakie mają do Justyny. Czy Bjergen odrobi, tak? Myślę, że już nie ma szans. No, myślę, że możemy się cieszyć z tego złota. Niskanen w tej chwili trochę podciągnie jeszcze Justynę. Tak. Cieszyliśmy się tym bardziej, im bliżej mety była Justyna Kowalczyk. Z każdym metrem radość rosła i rosła. 18 sekund przed Kalą. To chyba najlepszy bieg w moim życiu i najbardziej oczekiwane, największe emocje, jakie wciągnęłam. Dziękuję bardzo mojej drużynie, moim serwismenom, trenerowi, że był ze mną przez ten cały czas, że nikt we mnie nie zwątpił. A tych, którzy zwątpili, było wielu. Tych, którzy po pierwszym starcie w Soczi, gdy zajęła 6. miejsce, głośno ją krytykowali. Justyna dzisiaj zamknęła, co po niektórym znawcom i wszechwiedzącym ludziom, języki i usta, tak się powie. Nie jestem w tym momencie chamska, ale wiem, że tak to było. Teraz ona nie robiła tego z myśli zamknąć te usta, ale dlatego, że jest najlepsza. Warunki na trasie były ekstremalnie ciężkie. To mówiła każda zawodniczka, która dziś startowała, ale wygrała Polka. Bo ja uparta kobieta jestem. To już dawno stwierdzono. Gdy wbiegła na metę, padła na śnieg, a gdy nieco odpoczęła, zaczęła odbierać gratulacje, a później pojawiły się łzy radości. Justyna Kowalczyk, mistrzynią olimpijską. Nie było możliwości dziś walczyć z Justyną. Próbowałam, ale ona była lepsza. Polka triumfowała. Norwegowie, którzy jak nikt znają się na biegach narciarskich, mówią o niej z szacunkiem. To była najlepsza Justyna, jaką kiedykolwiek widziałem. Chciała wygrać. To był dobry bieg.
Dobry bieg poprzedzony latami ciężkiej, katorżniczej pracy. Żeby zapracować na taki sukces, trzeba trenować latami. Wiele pracy i wiele wyrzeczeń. Jest wielka, jest wspaniała, jest jedyna w swoim rodzaju. Nie powiem, że to była bajka, było bardzo ciężko, ale złota olimpijskiego nie zdobywa się z uśmiechem na ustach. To dla nas już są historyczne igrzyska. Jeszcze nigdy na zimowych igrzyskach nie zdobyliśmy dwóch złotych medali. Przechodzi do historii, proszę Państwa, Justyna Kowalczyk. A przecież to jeszcze nawet nie połowa igrzysk. Soczi, Jarosław Kuś, Wiadomości. Jeśli dobrze liczę, to chyba jest zaledwie 1/3 igrzysk, dlatego teraz z jeszcze większym apetytem czekamy na kolejne triumfy Polaków. Jarku, powiedz nam, najbliższa sobota już za 2 dni, kiedy odbędzie się konkurs skoków, ale czy po wczorajszym groźnym upadku Kamil Stoch ma jeszcze szansę na podium? Oczywiście, że ma szansę, gorąco w to wierzymy, choć ten skok, o którym mówisz, ten pechowy wczorajszy skok, no nie wyglądało to dobrze. On przez dłuższą chwilę leżał na skoczni, podbiegli do niego lekarze, opatrywali. W końcu Kamil Stoch się podniósł i skończyło się na szczęście wszystko bardzo dobrze. Jest tam lekko skręcony łokieć, ale nie na tyle, by nie mógł trenować. Łukasz Kruczek po konsultacji z lekarzami podjął decyzję, że Kamil Stoch będzie dziś trenował. No i ten trening tam 50 km stąd, gdzie właśnie jest, na Krasnej Polanie właśnie trwa i Kamil Stoch ma dzisiaj skakać. Jarku, dziękuję Ci bardzo. To był z Soczi Jarosław Kuś. My trzymamy kciuki w sobotę, ale wróćmy raz jeszcze do tego, co było dziś, no bo radość ze złota jest wielka, ale trwa właściwie tylko jedną chwilę. Warto więc w takim momencie powiedzieć, ile wyrzeczeń, ile cierpienia kosztuje taki właśnie medal. Każdy dzień Justyny Kowalczyk właściwie wygląda niemal tak samo. To katorżniczy trening i charówka od świtu do zmierzchu, a do tego przejazdy, zgrupowania czy badania. I tak od kilkunastu lat. Marcin Szewczak. Kasina Wielka to dziś zimowa stolica Polski, a królową śniegu Justyna Kowalczyk. Wiemy, że ona ciężko trenuje, że dużo czasu poświęca na ten sport, który jest ciężkim sportem i jesteśmy pełni uznania i podziwu dla tego, co ona robi. Więc jeszcze raz jej dziękujemy, serdecznie dziękujemy i kłaniamy się nisko, czapki z góry. Szaboba! Justyna, fantastyczny bieg! Bo nadludzki wysiłek podczas zawodów to wierzchołek góry lodowej. Wcześniej jest ciężka praca na siłowni i mordercze treningi. By poprawić wytrzymałość i wydolność, Justyna biega z obciążeniem. Nie odpuszcza żadnego treningu, mimo bólu, zmęczenia, kontuzji. To symboliczne zdjęcie. Justyna biegnie, a piłkarze patrzą i biją brawo. Dla sportowców jest wzorem, choć charakter ma trudny. Nie ma jej absolutnie co zarzucać tego, że jest zmotywowana, czasami mało kontaktowa, czasami też być może gdzieś tam pokazująca swoje własne poczucie wartości, ale to się jej należy. Od początku miała serce do tego sportu, mówi jej pierwszy trener i wspomina, jak mała Justyna wygrała Mistrzostwa Polski. Wygrała jak chciała biegi i to była taka strasznie smutna, widać było, że prawie że płacze. My się jej pytamy, Justynko, a co to się dzieje? Przecież wygrałaś, powinna się cieszyć. A ona mówi, ja nie chcę być mistrzem Polski, ja chcę być mistrzem świata. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tak, 4 lata temu walczyła z Marit Bjergen o pierwsze olimpijskie złoto. Justyna mocno! Wtedy wykonałam swój obowiązek tak naprawdę. Dzisiaj zrobiłam coś wielkiego według mnie. Dziś Justyna ma na swoim koncie 5 medali olimpijskich. Złoto z Soczi, komplet 3 medali z Vancouver i brąz z Turynu. Zdobyła 7 medali Mistrzostw Świata. 4-krotnie odbierała kryształową kulę dla najlepszej zawodniczki Pucharu Świata. 4 razy wygrywała prestiżowe Tour de Ski, a 5-krotnie wybierana była sportowcem roku. W rodzinne strony zawsze wraca chętnie. W Kasinie Wielkiej znają i pamiętają ją wszyscy. Justynę przypominam sobie gdzieś w wieku 2-3 lat. Wujek z ciocią zakładali jej narty przed domem, jeszcze tutaj starym domem rodzinnym. Ojciec szedł z przodu, zanim jechała Justyna. Obracał się i pytał, Justysia, gdzie jesteś? No idę, już idę. Tak mijały mi lata i nogi bolały bardzo. Dziś też bolała ją stopa, ale wygrała z bólem i rywalkami. Rozbujajmy wszystkie dzwony w kraju. Niech proboszczowie także oprócz na Anioł Pański i za tymi dzwonami niech rozbrzmiewa wiadomość, że Justyna Kowalczyk na miejscu pierwszym. Marcin Szewczak, Wiadomości. A na miejscu trzecim...
Na koniec wróćmy do informacji dnia. Przypominamy raz jeszcze, mamy drugie złoto w Soczi. Złoty krążek wywalczyła dziś dla nas Justyna Kowalczyk. Ona, kiedy dobiegła do mety, nie wstydziła się łez. A my byliśmy też wzruszeni i szczęśliwi, że mogliśmy ponownie usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego. Przeżyjmy to raz jeszcze. Dziękujemy za wszystko. Złota, wspaniała, heroiczna i bohaterska Justyna Kowalczyk będzie specjalnym gościem programu dziś wieczorem, zaraz po wiadomościach. A oto, co nam powiedziała godzinę temu. To jest coś niesamowitego, to całe wsparcie, które otrzymałam od wszystkich ludzi przez ostatni tydzień, przez ostatnie dwa tygodnie. To strasznie miłe rzeczy są. Ja tak jak zwykle nie zdaję sobie pewnie sprawy, ale no cóż, fajnie, że nie zawiodłam Państwa, to jest najważniejsze. Całość tej rozmowy już za chwilę, ale na antenie TVP Info zapraszam, a w wiadomościach to wszystko. Do zobaczenia jutro.